O słodka i kochająca Matko Boża z Lourdes, Matko miłosierdzia i ucieczce cierpiących, gromadzimy się przed Tobą na modlitwie, szukając Twojej pocieszającej obecności w naszym życiu. Z otwartym sercem i pełni nadziei zwracamy się do Ciebie, który jesteś światłem, które świeci w ciemności, siłą, która podnosi upadłych i wsparciem, które podtrzymuje tych, którzy przeżywają chwilę bólu i niepewności. Pośród burz, jakie przynosi nam życie, w Tobie znajdujemy bezpieczną przystań. Droga Matko, prosimy, aby Twoja obecność nas otaczała, przynosząc pokój naszemu duchowi i pociechę naszym duszom. Spraw, abyśmy odczuli Twoją miłość, która nas obejmuje, zwłaszcza gdy otaczają nas smutki i trudności. Wstawiaj się za nami, Pani, abyśmy w Twoim słodkim towarzystwie znaleźli ukojenie i pocieszenie, umacniając naszą wiarę w każdej próbie, przed którą stoimy. Udziel nam, Matko Boża, łaski kultywowania modlitwy i ciszy w naszym życiu. Naucz nas szukać chwil skupienia, w których możemy usłyszeć głos Twój i Twojego Syna Jezusa. Niech praktyka codziennej modlitwy stanie się solidnym fundamentem naszej wiary, pozwalającym zagłębić się w głębiny Bożej miłości i odnaleźć siłę potrzebną do dalszego rozwoju. Obyśmy zawsze pamiętali, że w każdym słowie szeptanym do Pana znajdujemy światło, które nas prowadzi. Matko wszystkich cierpiących, przynosimy przed Ciebie nasze bóle i choroby. Niech Twoje wstawiennictwo pomoże nam uwierzyć w uzdrowienie, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Każdą euzetą, którą wylejemy, pamiętajmy o cudzie, który wybucha w Lourdes, gdzie wiara zamienia się w nadzieję, a nadzieja w uzdrowienie. Rozjaśnij drogę tym, którzy szukają ulgi w swoich cierpieniach, i niech pewność Twojej obecności wzmocni ich na tej drodze. Kiedy życie nas poniża i zniechęcenie próbuje sprowadzić z właściwej ścieżki, prosimy Cię, nasza Matko, abyś odnowił w nas nadzieję. Obyśmy z ufnością patrzyli w przyszłość, pamiętając, że dzięki wierze jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę, która się pojawi. Niech światło Twojego wstawiennictwa inspiruje nas do podtrzymywania nadziei w naszych sercach, nawet w najciemniejszych godzinach. Pomóż nam, droga Matko, żyć wiarą poprzez solidarność i miłość do innych. Niech Twój przykład współczucia zainspiruje nas do hojnego działania, wychodząc naprzeciw potrzebującym. Obyśmy byli narzędziami Twojej miłości w naszych wspólnotach, praktykując miłość i budując bardziej sprawiedliwy i braterski świat. Niech nasza wiara stanie się widoczna w naszych działaniach, odzwierciedlając światło Chrystusa pośród nas. Nasza ukochana Pani z Lourdes, oddajemy Ci nasze oddanie i ufność w Bożą opatrzność. Obyśmy nauczyli się w pełni ufać Bożym planom dotyczącym naszego życia, nawet gdy ścieżki stają się niejasne i trudne do zrozumienia. Niech Twoja obecność przypomina nam, że nawet w niepewności kierujemy się miłością Ojca, który troszczy się o każdego z nas z nieskończoną czułością. O Matko Boża z Lourdes, pocieszająca obecność pośród naszych udręk, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, szukając pokoju, który tylko Twoja obecność może przynieść. W chwilach smutku i trudności, gdy życie wydaje się ciężkie i piętrzą się wyzwania,
Proszę Cię o wstawiennictwo za mną i za wszystkimi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Niech Twój płaszcz ochronny nas otoczy, przynosząc pociechę naszym zmartwionym duszom, wzmacniając naszą wiarę i odnawiając naszą nadzieję. Niech prowadzi nas światło Twojej miłości, oświetlając drogę nawet w najciemniejszych godzinach. Naucz nas, droga Matko, jak ważna jest modlitwa i cisza. Obyśmy w ciągu dnia znaleźli chwilę na skupienie się i wsłuchanie w Twój głos, który rozbrzmiewa echem w szepcie Ducha Świętego. Pomóż nam kultywować praktykę codziennej modlitwy, pozwalając, aby wiara pogłębiła się w naszych sercach. Niech cisza stanie się świętą przestrzenią, w której możemy szczerze dialogować z Bogiem, szukając Jego woli i odnajdując spokój w Jego odpowiedziach. W tej chwili oddaję Ci ból mój i wszystkich cierpiących, prosząc o Twoje wstawiennictwo, o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Matka Miłosierdzia, której wielu doświadczyło cudu w Lourdes, umacnia naszą wiarę w obliczu chorób i wyzwań, jakie przed nami stoją. Rozjaśnij ścieżkę wszystkim, którzy szukają uzdrowienia, niech za Twoim wstawiennictwem znajdą ulgę i pocieszenie, zarówno na ciele, jak i na duszy. Niech pewność, że Bóg jest przy nas i opiekuje się nami, inspiruje nas do ufności w Jego nieskończoną dobroć. W obliczu trudności proszę Cię, pomóż nam o nadzieję w naszych sercach. W czasach zniechęcenia i niepewności pamiętajmy, że dzięki wierze możemy pokonać każdą przeszkodę. Niech Twoja obecność przypomni nam, że nadzieja jest cennym darem i że nawet w obliczu przeciwności jesteśmy zaproszeni do wiary i nadziei na lepsze dni. Niech światło Twojej wiary oświetla naszą drogę i abyśmy zawsze z ufnością patrzyli w przyszłość. Kochana Matko, inspiruj nas do życia w solidarności i miłości do innych. Niech Twoje oddanie pobudzi nas do działania ze współczuciem, docierania do potrzebujących i praktykowania miłości w naszych wspólnotach. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, odzwierciedlając miłość Chrystusa w naszych działaniach. Niech, gdy pomagamy innym, nasza wiara zostanie wzmocniona, a nasze serca napełnią się radością i wdzięcznością. Proszę Cię, Matko Boża z Lourdes, o zwiększenie mojej pobożności i ufności w Bożą opatrzność. Że nawet wtedy, gdy ścieżki wydają się niepewne, a przyszłość pochmurna, mogę w pełni zaufać Bożym planom na moje życie. Naucz mnie oddawać Mu moje zmartwienia i niepokoje, wiedząc, że Jego mądrość jest nieskończona i że zawsze chce dla nas jak najlepiej. Niech znajdę spokój w poddaniu się i odwagę w zaufaniu, zawsze pod Twoim opiekuńczym spojrzeniem. O Matko Boża z Lourdes, kochająca Matko i Pocieszycielko, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu pocieszenia i spokoju pośród otaczających mnie udręk. Czuję udrękę w sercu i smutek w duszy i wołam o Twoją łagodną obecność, która uspokaja wewnętrzne burze. Niech Twoje światło oświeci moją drogę i niech za Twoim wstawiennictwem odnajdę pokój, którego tak pragnę. Umocnij moją wiarę, abym z odwagą i ufnością potrafił stawiać czoła trudnościom, wiedząc, że nie jestem sam. Niech otacza mnie Twoja matczyna miłość, przynosząc pocieszenie i nadzieję na każdym kroku, który stawiam. Droga Mamo, naucz mnie,
jak ważna jest modlitwa i cisza pośród chaosu życia. Obym znalazł święte chwile refleksji, gdzie moja dusza łączy się z boskością. Pomóż mi kultywować codzienną modlitwę, szczery dialog z Bogiem, w którym mogę słyszeć Jego głos i czuć Jego obecność. Niech cisza stanie się żyzną przestrzenią dla wzrostu mojej wiary, a ja poprzez medytację pogłębię swoją relację ze Stwórcą. O Matko Boża, znana z czynienia cudów uzdrowień, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei. Umocnij moją wiarę w obliczu chorób i wyzwań, przed którymi stoimy, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie ulgę cierpiącym, a światło Twojej łaski oświeci drogę tym, którzy szukają uzdrowienia. Abyśmy dzięki zaufaniu Tobie mogli zobaczyć cud przemiany w naszym życiu i życiu tych, których kochamy. W chwilach zniechęcenia proszę Cię, abyś pomógł mi o nadzieję w moim sercu. Niech pamiętam, że dzięki wierze mogę pokonać przeszkody i wyzwania, które stają mi na drodze. Niech Twoja obecność zainspiruje mnie do patrzenia w przyszłość z ufnością, wiedząc, że każda trudność jest szansą na rozwój i duchowe wzmocnienie. Niech nadzieja jak światło poranka odradza się we mnie każdego nowego dnia. Matko współczucia, niech solidarność i miłość do innych będą zawsze podstawą mojej wiary. Abym działał z hojnością i empatią, pomagając potrzebującym. Zainspiruj mnie do praktykowania miłości w mojej wspólnocie, aby służąc innym, odnalazłem prawdziwą istotę miłości, której nas nauczyłeś. Niech moja wiara przejawia się w moich działaniach, czyniąc ze mnie narzędzie pokoju i nadziei w świecie. O Matko Boża z Lourdes, pomóż mi rozwijać szczerą pobożność, która prowadzi mnie do pełnego zaufania Bożej opatrzności. Obym oddał swoje lęki i niepewność Bogu, nawet jeśli nie rozumiem planów, które kształtują się w moim życiu. Niech moja ufność Tobie i Twojemu wstawiennictwu prowadzi mnie w chwilach niepewności i przypomina mi, że w rękach Boga wszystko ma swój cel. Niech to oddanie wzmocni moją wiarę i uczyni mnie żywym świadectwem Twojej miłości i Twojej dobroci. O słodka i umiłowana Matko Boża z Lourdes, która swoją łagodną i pocieszającą obecnością otulasz nas płaszczem miłości, przychodzę do Ciebie, szukając pokoju, który tylko Ty możesz zaoferować. W chwilach smutku i trudności, gdy zbliżają się cienie i serce się ściska, proszę Cię, wstawiaj się za nami, przynosząc pocieszenie naszym udręczonym duszom. Niech dzięki Twojemu światłu odnajdziemy pogodę ducha, która nas wzmocni, odnawiając wiarę, która czasami słabnie. Niech poczujemy ciepło Twojej miłości, rozgrzewające nasze nadzieje i przypominające nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Pani ciszy i modlitwy, naucz nas szukać chwil spokoju, w których możemy się wyciszyć i usłyszeć głos Pana. Niech modlitwa stanie się naszym codziennym oddechem, nieustannym dialogiem z Bogiem, gdzie każde słowo i każda cisza przemienia się w głębszą drogę wiary. Niech, gdy gromadzimy się na modlitwie, odczujemy Twoją obecność, która nas prowadzi i pomaga nam rozeznać wolę Bożą w naszym życiu. Matko, która jesteś źródłem uzdrowienia i pocieszenia, błagam Cię, wylej swoje błogosławieństwo na tych, którzy cierpią z powodu chorób i bólu, zarówno fizycznego,
jak i duchowego. Niech Twoje wstawiennictwo będzie balsamem dla zranionych serc i oświeca drogi tym, którzy szukają uzdrowienia. Niech w każdym cudzie, który ma miejsce w Lourdes, widzimy odbicie naszej wiary i niech ta wiara stanie się latarnią nadziei w czasach ciemności. W chwilach zniechęcenia, gdy wydaje się, że nadzieja gaśnie, proszę Cię, Matko Boża, abyś odnowiła w nas płomień nadziei. Pamiętajmy, że dzięki wierze możemy pokonać każdą przeszkodę, która stanie na naszej drodze. Niech Twoja obecność inspiruje nas do ufnego patrzenia w przyszłość, wierząc, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy kochają Boga i ufają Bogu. Natchnij nas, droga Matko, abyśmy żyli solidarnością i miłością do innych. Obyśmy byli narzędziami Twojej miłości, zawsze starając się działać ze współczuciem i empatią. Abyśmy pomagając potrzebującym i praktykując życzliwość w naszych społecznościach, mogli wzmocnić naszą wiarę i świadczyć o miłości Chrystusa w działaniu. Niech każdy gest miłości przybliża nas do Ciebie i Boga, przemieniając nasze życie w odzwierciedlenie Twojej hojności. Niech nasze oddanie Tobie, Matko Boża z Lourdes, stanie się źródłem pełnego zaufania Bożej opatrzności. Pomóż nam złożyć nasze troski i niepokoje w Twoje ręce, wiedząc, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas, nawet jeśli nie możemy go zrozumieć. Niech, poddając się temu zaufaniu, będziemy mogli doświadczyć pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wiedząc, że jesteśmy pod Twoim kochającym i opiekuńczym spojrzeniem. Droga Matko, Matko Boża z Lourdes, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu pocieszenia i spokoju. Pośród udręk, jakie życie na nas narzuca, rozpoznaję Twoją pocieszającą obecność, która uspokaja zmartwione serca. Proszę, abyś w chwilach smutku i trudności wstawiał się za mną i za tymi, których kochamy. Niech Twoje światło oświeci nasze dusze, przynosząc pocieszenie i pogodę ducha, wzmacniając naszą wiarę, nawet gdy burze wydają się nie do zniesienia. Matko współczucia, naucz mnie cenić modlitwę i szukać ciszy, która przybliża nas do sakrum. Spraw, abym w chaosie codzienności odnalazła chwilę ciszy, aby Twój głos rozbrzmiewał w moim sercu. Pomóż mi kultywować życie codziennej modlitwy, pogrążając się w medytacji i skupieniu, aby moja wiara pogłębiała się i odnawiała każdego dnia. Ty, która jesteś Matką wszystkich cierpiących, nie pozwól mi zapomnieć o mocy uzdrawiania. W Tobie wielu znalazło ulgę w swoich bólach i chorobach. Gorąco proszę, aby Twoje wstawiennictwo umocniło moją wiarę w obliczu stojących przed mną wyzwań. Niech światło Lourdes oświeci ścieżkę wszystkich poszukujących uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Niech w naszych sercach odrodzi się nadzieja, która przypomni nam, że dzięki wierze jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu. Kochana Matko, zainspiruj mnie do życia wiarą poprzez solidarność i miłość do innych. Niech będę narzędziem Twojego pokoju i współczucia w świecie, docierając do potrzebujących i praktykując miłość w mojej wspólnocie. Aby pomagając innym, moja wiara stała się silniejsza i poczułam się bliżej Ciebie i Boga. O Matko Boża z Lourdes, Matko pełna miłości i współczucia,
przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, szukając Twojej pocieszającej obecności pośród udręk życia. Niech w chwilach smutku i wyzwań poczuję Twoje objęcie, przynoszące pokój mojej udręce. Wstawiaj się za mną, Matko, abym znalazła ukojenie w Twoim spojrzeniu i aby moja wiara umocniła się nawet w najciemniejszych godzinach. Niech Twoje światło oświeci moje kroki i doprowadzi mnie do spokoju, pozwalając mi coraz bardziej ufać Twojej matczynej opiece. Naucz mnie, droga Mamo, jak ważna jest modlitwa i cisza w moim życiu. Abym każdego dnia znalazła czas na skupienie się, wsłuchanie się w głos Boga i zagłębienie się w głębiny modlitwy. Pomóż mi kultywować ducha medytacji, pozwalając mojej wierze pogłębiać się każdego dnia, jak rzeka, która płynie spokojnie, niosąc życie i nadzieję do brzegów mojej istoty. Niech na Twoim przykładzie odkryję siłę płynącą z bliskości z Panem. O Mary Jo, Matko Miłosierdzia, zwracam się do Ciebie ze szczególną prośbą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Niech Twoje wstawiennictwo będzie balsamem dla chorych i cierpiących, aby poczuli siłę wiary, która płynie z Lords. Umocnij mnie, Matko, abym odważnie stawiała czoła własnym chorobom i przeciwnościom, wiedząc, że dzięki Tobie mogę znaleźć pocieszenie i nadzieję na Boże uzdrowienie. W chwilach zniechęcenia proszę Cię, abyś pomógł mi o nadzieję, która mieszka w moim sercu. Niech nigdy nie stracę z oczu pewności, że dzięki wierze pokonam każdą przeszkodę. Niech Twoja obecność przypomni mi, że nawet w trudnościach światło nadziei świeci jasno, prowadząc mnie do lepszych dni. Pomóż mi być narzędziem nadziei dla innych, odzwierciedlającym miłość Boga w każdym działaniu. Matko wszystkich, spraw, abym żył wiarą w solidarności i miłości do innych. Inspiruje mnie do działania ze współczuciem, docierania do potrzebujących i praktykowania miłości w mojej społeczności. Aby pomagając innym, umacniałem swoją wiarę, uznając, że każdym gestem miłości służę Chrystusowi. Niech Twoja obecność przypomni mi o tym, jak ważne jest wspólne życie, w jedności i braterstwie. Na koniec, o Matko Boża z Lords, przychodzę prosić o zwiększenie mojej pobożności i ufności w Bożą opatrzność. Niech oddaję Ci moje niepewności i lęki, ufając, że Bóg ma doskonały plan na moje życie. Nawet gdy okoliczności są trudne do zrozumienia, pomaga mi w pełni zaufać planom Pana i z wdzięcznością przyjąć ścieżki, które On dla mnie wyznacza. Niech moja wiara stanie się niezawodną kotwicą, podtrzymującą mnie w burzach życia. Amen.